Moje drogie panie, jeżeli chcecie wyglądać tak, to ten film jest dla was. Jeżeli chcecie wyglądać tak, to nie jest dla was. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o budowaniu, kształtowaniu kobiecej sylwetki, czyli jak nabrać takich krągłości, o których wiele z was marzy, przede wszystkim, żeby się lepiej poczuć w swojej skórze. Zacznijmy od tego, co może dla nie wszystkich oczywiste, to że kobiety dużo wolniej niż mężczyźni budują masę mięśniową, więc to nie jest tak, że po wzięciu hantli w łapki nagle zbudujecie ogromne mięśnie. Nie, chyba że przy okazji będziecie sobie robić zastrzyki z testosteronu, ale raczej większość z was nie zamierza. Na czym polega tak naprawdę budowanie masy mięśniowej i co się pod tym kryje? Otóż to nie jest tak, że budowanie masy to jest takie, wiecie, zalewanie, że zaraz wam dojdzie, nie wiem, 5, 10, 15 kg, że będziecie duży, że będziecie nosić, nie wiem, rozmiar 46, 8, 50 czy jakiś inny. I też to nie polega tylko na budowaniu mięśni. Przede wszystkim, co zauważyłem w trakcie pracy z wieloma kobietami, to poprawa samopoczucia. Bo może w pierwszej fazie to samopoczucie się trochę może pogorszy, bo się będą czuły bardziej ociężałe, trochę większe, ale potem, po nie wiem, po miesiącu, dwóch, trzech, nagle to samopoczucie się poprawia. I to samopoczucie poprawia się z kilku powodów. Po pierwsze, czujecie się coraz silniejsze, a siła, nie ma co ukrywać, daje tą pewność siebie. Do tego zaczynają lepiej leżeć ubrania, bo na przykład spodnie są lepiej, wiecie, opięte na pośladkach i takie jesteście po prostu pełniejsze, powiedzmy, kobiece. Nie chcę tutaj mówić o tym, co jest kobiece, co nie, ale powiedzmy, że te kształty są bardziej takie okrągłe. I przede wszystkim też samopoczucie poprawia się często dlatego, że poprawia się też gospodarka hormonalna. Bo jeżeli jest kobieta, która jest, powiedzmy, całe życie na redukcji, całe życie próbuje schudnąć, to samopoczucie podupada dlatego, że podupada też gospodarka hormonalna. Spadają hormony, które są odpowiedzialne chociażby za uczucie sytości, rosną te, które są odpowiedzialne za poczucie głodu, rośnie poziom kortyzolu, który pogarsza samopoczucie. I tu od razu uprzedzam, ja w tym filmie nie poruszę tematu przejścia z redukcji na masę, bo uważam, że jest to na tyle rozległy temat, że wolę nagrać inny film, niż ten przeciągać do, nie wiem, 40 minut czy więcej, bo i tak będzie dosyć długi. Także w następnym filmie opowiem o tym, jak właśnie przejść z redukcji na masę, a teraz przejdźmy do tego konkretnie, jak właśnie budować masę mięśniową u kobiet. Tu obok pojawi się właśnie teraz, kalkulator, jak wyliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne i na tej podstawie ułożymy też makroskładniki. Link do tego kalkulatora znajdziecie w opisie pod filmem, także spokojnie, nie musicie sobie z rzutów ekranów przepisywać go, tylko tam będzie. Więc wpisujemy swoje dane, masę ciała, wzrost, wiek i następnie wybieramy współczynnik aktywności. I tutaj wiele kobiet ma z tym problem, w ogóle wiele osób ma z tym problem, dlatego że nie wiedzą, czy oni są średnio aktywni, czy bardzo aktywni. I tu od razu odpowiem tak. Najlepiej wybrać sobie aktywność mniejszą niż myślimy, że jest. W sensie, jeżeli się zastanawiamy nad średnią albo wysoką, po prostu wybierzmy średnią. Nie ma sensu się nad tym dłużej głowić niż 2 minuty, dlatego że to tylko zabiera nam czas, a niewiele wnosi. Dlatego że ten kalkulator i tak nie wyliczy co do jednej kalorii naszego zapotrzebowania i tak będziemy musieli wprowadzać zmiany w diecie. Więc nie ma sensu się po prostu nad tym zastanawiać. I okej, mamy obliczone naszą całkowitą przemianę materii. Czyli tyle kalorii to jest nasze zapotrzebowanie, czyli jeżeli będziemy tyle spożywać, to waga ani nie spadnie, ani nie wzrośnie. A na pewno tłuszcz ani nie dojdzie, ani go nie spalimy. Więc do tego trzeba dodać około 200 kalorii. To jest według mnie taki złoty środek, żeby budować w miarę beztłuszczową masę ciała, żeby to nie było właśnie takie zalewanie się, tylko żeby rzeczywiście kształtować tą sylwetkę. Jeżeli już mamy ilość kalorii, którą mamy spożywać w ciągu dnia, należy to teraz podzielić tak, żeby wiedzieć, jakie makroskładniki i ile ich spożywać. Więc zacznijmy od białka, dlatego że jest to makroskładnik, który się nie będzie zmieniał podczas całego procesu i białko też jest niezbędne do budowania masy mięśniowej. I tego białka powinniśmy spożywać
od około 1,8 do 2,2 grama na kilogram masy ciała, czyli uśredniając będzie to 2 gramy na każdy kilogram masy ciała, czyli kobieta, która waży 70 kg, będzie spożywała tego białka 140 gramów. I tu oczywiście trzeba sobie postawić takie widełki plus minus 10 gramów, czyli zamiast 140 to między 130 a 150. Wtedy dużo łatwiej trzymać się diety, niż jeżeli wszystko chcemy dopiąć do 1 grama, dlatego że to i tak nie ma większego sensu. Następnie ustalimy ilość tłuszczu, dlatego że też on jest niezbędny do funkcjonowania organizmu i do poprawnego działania naszej gospodarki hormonalnej. I takim złotym środkiem tłuszczu w diecie będzie od około 20 do 30% kalorii z całej diety. To, ile nam wyszło z tego kalkulatora, mnożymy przez 0,2-0,3 i dzielimy przez 9. I wtedy nam wyjdzie, ile tłuszczu powinniśmy spożywać. I resztę kalorii będą stanowiły węglowodany. Oczywiście tu od razu mówię, jeżeli ktoś chce tego tłuszczu mieć trochę więcej, typu 35-40%, nie ma żadnego problemu. Więc jeżeli ktoś woli po prostu więcej tego tłuszczu spożywać, ok, nie zaszkodzi to w żaden sposób, nie sprawi, że będzie więcej tłuszczu dochodziło, a mniej mięśni, także nie ma problemu. I ta reszta kalorii, która nam wyjdzie, musi być podzielona przez 4, żeby wyszło nam, ile węglowodanów mamy spożywać. Przejdźmy teraz do tego, jak kontrolować efekty i kiedy wprowadzać jakieś zmiany w diecie. Otóż w trakcie budowania masy mięśniowej ta waga będzie szła w górę. To jakby nie da się tego pominąć, więc tu od razu uprzedzam, że nie da się tego uniknąć. Te, powiedzmy 3, 4, 5 kg nam dojdzie w przeciągu jakiegoś tam czasu. I tutaj jak zobaczyłem tego doświadczenia, to takim złotym środkiem jest około 0,5-1 kg na miesiąc. Licząc, że chcemy właśnie tą masę mięśniową przeprowadzić powiedzmy przez pół roku. I widzicie, no pół kilo, 1 kg to jest dosyć mało, żeby to dobrze kontrolować, dlatego tutaj też polecam bazować na pomiarach. Ja na przykład wprowadzając zmianę u swoich podopiecznych, po prostu patrzę, co się dzieje z pomiarami. Jeżeli po 2 tygodniach widzę, że na przykład, nie wiem, talia się nie zmieniła, pas się nie zmienił, ale na przykład w biodrze doszło, no to fajnie, nie? To znaczy, że idzie, to wtedy nic nie ruszam. Jeżeli widzę, że nic się nie zmienia totalnie, czyli waga jest mniej więcej taka sama, wymiary są mniej więcej identyczne, to wtedy dodaję około 150 kilokalorii i tu porówno z tłuszczu i z węglowodanów. I takie zmiany wprowadzam nie częściej niż co 2 tygodnie, zazwyczaj jest to raz w miesiącu. Czyli jakby przez cały miesiąc kalorie i makroskładniki będą takie same i po miesiącu patrzymy, co się dzieje. Jeżeli ta waga powiedzmy trochę urosła, pomiary trochę poszły do przodu, no to nic nie ruszamy, bo to nie ma po prostu sensu, właśnie żeby się nie zalewać, to jest dobra ilość. Jeżeli trochę za dużo by doszło, typu nie wiem, 1,5 kg, 2 kg, na przykład nie wiem, 2 cm w talii, no to to już jest za dużo, więc tych kalorii trzeba odjąć i tu również właśnie odjąłbym około też 150. Dwie jeszcze ważne rzeczy, o których trzeba pamiętać w przypadku odżywiania i jedna nie jest akurat związana z odżywianiem, to po pierwsze pić odpowiednią ilość płynów i tu mówię o płynach, nie mówię o wodzie, więc liczy się to też herbata, kawa, jakieś napoje typu zero, bo niestety, przykro mi, ale one również nawadniają, dlatego że głównie składają się z wody i to nie ulega wątpliwości. Jedyne co, to po prostu będą miały mniej minerałów i będą mniej wartościowe, ale kawa mimo tego, że ma powiedzmy efekt diuretyczny i odwadnia, to tak naprawdę nawadnia, chyba żebyśmy pili same espresso. I tych płynów należy spożywać około 40-50 ml na każdy kilogram masy ciała albo więcej. Czyli powiedzmy te 40 ml to jest takie minimum, czyli dla kobiety, która waży 50 kg, będą to 2 litry płynów dziennie jako minimum. I druga rzecz bardzo istotna w procesie budowania masy mięśniowej, ale ogólnie dla zdrowia, to jest odpowiednia ilość snu. Jest to od 7 do 9 godzin dziennie. I tutaj jak chodzi o sam sen, to odsyłam do filmu w karcie. On też będzie w linku w bio, to tam się dokładnie dowiecie, dlaczego tyle spać, jeżeli chcecie właśnie kształtować sylwetkę. Przejdźmy teraz do ważniejszej rzeczy i przyjemniejszej niż odżywianie, chociaż może nie dla wszystkich, ale ważniejszej rzeczy w trakcie budowania masy mięśniowej, czyli do treningu. Dlatego, że to odpowiednim treningiem zbudujemy mięśnie. Jakby od samego jedzenia te mięśnie nie rosną, czyli nie da się jeść tak, żeby dupka urosła, tylko trzeba trenować odpowiednio, żeby dać bodziec tym pośladkom, żeby puchły.
I przykładowy plan treningowy również znajdziecie w karcie i w linku w opisie, a także w podwieszonym komentarzu. Jest to plan treningowy, który ułożyłem już jakiś czas temu. Niewiele bym tak naprawdę w nim zmienił, także jak najbardziej można się nim sugerować. Odpowiadając na pytanie, czy można zbudować mięśnie ćwicząc z masą ciała w domu albo z gumami i tak dalej, powiem w ten sposób. Żeby budować masę mięśniową, musimy mieć jeden najważniejszy bodziec, czyli progresywne przeciążenie. Czyli te treningi muszą być coraz bardziej intensywne w skali czasu. Czyli powiedzmy w styczniu, znaczy nie, w marcu musimy być silniejsi niż w styczniu. Potem na przykład w maju musimy być silniejsi niż w marcu. Jeżeli trenujemy z masą ciała, no to nam trochę odchodzi, dlatego że oczywiście można zwiększać intensywność, wymieniając ćwiczenia na te trudniejsze, albo właśnie dokładając gumy. Gumy oczywiście mogą mieć lekki opór, mogą mieć mocny opór, ale w pewnym momencie trafimy na ścianę i nie będziemy mogli więcej zbudować. Więc jeżeli chcecie mieć sylwetkę jak kobiety, które trenują na siłowni, to musicie trenować na siłowni. Tego się nie da przeskoczyć. Po prostu trening na siłowni jest najlepszym sposobem do budowania masy mięśniowej. Nie ma lepszego. I w związku z tym, co powiedziałem, czyli właśnie, że musimy progresować siłowo, żeby budować masę mięśniową, no to nie możemy robić dwóch rzeczy, które bardzo często robią kobiety. Czyli po pierwsze, przerwy nie mogą być krótkie. Nie możecie robić przerw rzędu 30 sekund i licząc, że będziecie mieć progres, dlatego że to jest niemożliwe. Nie jesteśmy w stanie, bez znaczenia jak byśmy byli wytrenowani, i mówię tu również o olimpijczykach i tak dalej. Jeżeli trenujemy blisko załamania mięśniowego, to nie jesteśmy w stanie się zregenerować w ciągu 30 sekund. Dlatego te przerwy powinny wynosić od 1 do 3 minut i tu w zależności od tego, i tu na ekranie wyświetli Wam się, od czego to zależy, zróbcie sobie po prostu zrzut ekranu i będziecie wiedziały, kiedy i jakie przerwy robić. Kolejne, co jest bardzo ważne, i również to kobiety często robią, to jest przeładowany plan treningowy. I tu najczęściej mówimy o po prostu milionowej ilości serii na pośladki, albo po prostu na uda, czy na brzuch. Nie można tego robić, bo również, jeżeli będziemy przeciążać mięśnie, to zamiast je stymulować, to będziemy je niszczyć. A nie o to nam chodzi. Dlatego takim optymalnym, złotym środkiem jest powiedzmy od 10 do około 15 serii na partię, z tym, że tu od razu mówię, że nogi mają 3 albo nawet 4 partie, w zależności jak to liczyć, ale mamy czworogłowe uda, czyli przód, mamy dwugłowe uda, czyli tył, i mamy pośladki, więc to nam daje od około 30 do 45 serii w skali całego tygodnia na nogi. Nie jest optymalne trenowanie raz w tygodniu partii, jeżeli chcemy zbudować tą partię. Trzeba robić to częściej, od 2 do 4 razy w tygodniu. Oczywiście im częściej robimy, tym mniej musimy robić na poszczególnej jednostce. Ja zazwyczaj polecam trenowanie metodą góra-dół, czyli trenujemy powiedzmy 4 razy w tygodniu, 2 razy trenujemy górę, 2 razy dół. Jest to bardzo optymalne, świetnie się sprawdza, nie jest też uciążliwe, jesteśmy w stanie zrobić trening, nie wiem, w 1,5 godziny 4 razy w tygodniu. Ostatnią ważną kwestią, jeżeli chodzi o skuteczne budowanie masy mięśniowej, to jest trenowanie na odpowiedniej intensywności. I tutaj, o ile faceci przez to, że właśnie mają testosteron, wiecie, przez to, że jesteśmy jak pawie, że musimy się pochwalić, jacy to my jesteśmy silni, to często trenujemy do załamania. I to jest głupie. Ale kobiety z kolei trenują bardzo daleko od załamania często. I widzę to mnóstwo razy, że jakaś dziewczyna robi serię, no i kończy. Ja nie wiem, czy ona się rozgrzała dopiero i czy to była seria rozgrzewkowa, czy to była już seria robocza. No ciężko stwierdzić. Więc jeżeli chcemy skutecznie budować masę mięśniową, to powinniśmy znaleźć złoty środek między tym. Czyli nie trenować do załamania, dlatego że to tylko przeciąży nasz układ nerwowy i nie wpłynie pozytywnie na budowanie mięśni. Ale nie możemy też trenować za lekko, czyli mniej więcej powinniśmy zostawiać zawsze między 2, 3, może 4 powtórzeniami w zapasie. Czyli warto często nawet w ćwiczeniach izolowanych dojść do tego załamania, żeby wiedzieć mniej więcej ile wynosi i od tego powiedzmy odjąć 3-4 powtórzenia. Jest to najprostsza metoda.
Bo pamiętajcie, żeby mięśnie rosły, to trzeba je stymulować, a to nie jest żadna stymulacja dla mięśnia, jeżeli wykona średnio, średni wysiłek. Więc musimy po prostu dojść do takiego momentu, w którym naprawdę będzie ciężko, w którym już będziemy czuć mocno te mięśnie i dopiero wtedy to się liczy jako seria robocza. I ostatnia ważna kwestia, czyli to, jak długo powinna trwać masa, jak długo powinien trwać właśnie ten okres budowania masy mięśniowej, to powiedziałbym, że nie krócej niż 3 miesiące. I to jest trochę tak, że o ile redukcja powinna trwać maks 3-4 miesiące, to masa mięśniowa, budowanie masy powinno trwać minimum 3-4 miesiące. Najlepiej, żeby trwało 2 razy dłużej niż redukcja, która ją poprzedziła. Czy jeżeli jakaś dziewczyna nie ma problemu z tkanką tłuszczową i jakby nigdy nie była na redukcji, no to właśnie te 3-4 miesiące to jest takie minimum, dlatego że proces budowania masy mięśniowej jest bardzo długi. O ile jesteśmy w stanie spalić na przykład 2 kg tłuszczu w skali miesiąca, to zbudowanie 2 kg masy mięśniowej to już dla kobiety i to początkującej są właśnie te 3-4 miesiące pracy, a wraz z stażem ten okres się wydłuża. Więc dlatego też lepszy jest lekki surplus, o którym mówiłem na początku, żeby móc to przyciągnąć w czasie, żeby właśnie to nie było tak, że po 3 miesiącach nagle o, gruba jestem, muszę schudnąć. Nie. Jeżeli macie jakieś pytania w związku z budowaniem masy mięśniowej, to zdawajcie je w komentarzu i ja zbiorę je i odpowiem tak grupowo, masowo w właśnie takim Q&A dla kobiet. Póki co, mam nadzieję, że podobał się ten film. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Odsyłam do całej playlisty, którą dla Was stworzyłem. Strefa dla kobiet się nazywa i tam właśnie są wszystkie filmy poświęcone paniom, jakie są różnice właśnie w treningach. Na pewno coś dla siebie znajdziecie, a do tego dla zainteresowanych odsyłam do swojego e-booka Kształtowanie kobiecej sylwetki, gdzie znajdziecie wszystko, co jest właśnie potrzebne do kształtowania tej kobiecej sylwetki. Dziękuję za uwagę. Życzę Wam miłego dnia albo spokojnego wieczoru, albo może miłej nocy. Nie wiem, co robicie. Buziaczki.